Serdecznie w bardzo poważnych rozmowach w tłoku. Moi drodzy, nie będzie się Jarosława Kaczyńskiego i Zyty Gilowskiej. Szukają 3 miliardów na stadiony w wielkiej skarbonce narodowej. Natomiast powitajmy dwóch mężczyzn, z których jeden zagrzewa piłkarzy do boju, a drugi wolałby się pokazywać w męskiej szatni. Przed państwem, proszę państwa, uwaga, Paweł Janas i Wojciech Wierzejski. Zapraszam serdecznie. Cześć. Momencik, panie Wojtku, nie, przepraszam bardzo, ale tam będzie ktoś siedział, ktoś... No tam się musisz przesunąć, tak, ale nie dalej, pan. No. Pan mnie dyskryminuje po prostu. Tak, dobrze. Dyskryminacja. Tak, no jest troszkę rzecz... Panowie, właśnie jak napisano w Super Ekspresie, że niemożliwe stało się faktem, no będziemy mieli co? Euro. Tak. A liga była zawsze przeciwna euro, bo jak wejdzie w życie, ceny pójdą w górę i trzeba będzie być już nie tylko gejów i lesbijki, ale także nowe monety. A jak... Proszę państwa, pan... Dziękuję bardzo. Szymek, ty zawsze takich tempaków zapraszasz. Zdarza się czasami nawet dwóch. Nie, przecież to jest bardzo ważna impreza, to euro. Dla mnie w takim moim, nie, prywatnym jakby rankingu jest na drugim miejscu zaraz po światowej rocznicy wynalezienia piwa w sześciopaku. Także... Zaraz, przepraszam, ale... Co? Właśnie, panie Pawle, a ośmiopak nie lepszy? Ale ośmiopak mi się do kieszeni nie mieści. Tak, dobra, właśnie, dobra. Panie Wojtku, może tak? Do pana takie pytanie. Właśnie, taka pańska drużyna marzeń. No, których chłopców by pan wybrał? Nie, mój Boże. I tu mam dla pana newsa, panie Szymonie. Tak? Liga doprowadzi, że do 2012 roku wszystkie drużyny, drodzy państwo, będą koedukacyjne. Przecież po murawach biega dzisiaj banda pederastów. Nie może być tak, żeby dorośli faceci strzelali sobie z główki. A do tego, proszę państwa, do tego tacy zboczeńcy jak pan Paweł Janas uczą ich nowych technik. Goguś, a tryknąć cię? Tryknąć cię? Damski bokser się zna. Tryknąć cię, ale sekundkę. Wiesz, do kogo rozmawiasz? Daj mi spokój. Wiesz, do kogo rozmawiasz? Pan broni, panie Szymon. Przestań mówić. Wiesz, że premier Kaczyński ma już dla mnie zajęcie w organizacji tych mistrzostw i to zajęcie na najwyższym stanowisku. Na stanowisku z piwem i z hotdogami przy polskiej siedzibie FIFA. Na ISA. Moi kochani, teraz... Będzie wielka niespodzianka. No, rozgrzewa powie? Się specjalnie dla was. Kto? Wielka diwa. Tak. Gdzie? No, a coś ty ciocio Linę zaprosił? Aż się z tego wszystkiego fotel mi rozwalił, słuchajcie. Kto ona zaśpiewa przedpremierowe wykonanie, słuchajcie, hymnu Euro 2012. No dobra. Specjalnie dla was. Niech jedzie, no. Do boju Polsko. Ukraina, do boju Polska i Ukraina, do boju. Złamał. Polska i Ukraina, do boju. I Ukraino. Słuchajcie, niesamowite, ale... Witam cię, Szymon. Z wrażenia, kochani. Naprawdę, od tego głosu witam pani cię, Wioletty. Krzesło mi się rozwaliło, pani Wioletto, naprawdę. Boże święty, no rzeczywiście to cud, strasznie. Naprawdę, to się nie zdarza, dobra. Łeb i pęka, proszę ta wyje, matka. Dajajcie, iść pan to. A jeszcze, dlatego, czy to jest ham bezcośny na... Kompletny ham. Strasznie, ale co za głos, normalnie. Fotel mi się przemieścił, taki głos, niesamowity. Właśnie, co się stało, dlaczego pan taki jakiś wyje? Szymek, ja powiem tak, mnie nasuwa dynika. Bo wczoraj się zatrułem przeterminowaną wodą mineralną, nie? Ale co, przepraszam, ty pan na łęczowiankę pije? Znaczy, to była cytrynowa wyborowa. Straszne, to jest straszne. Jak oni to wytrzymują? Kochani, witam was serdecznie.
Całuję was w same serduszka, w sam środek serduszek waszych. No skromnie muszę przyznać, że w wielkim stylu pokonałam konkurencję na tym castingu. A mianowicie siostry Sisters z karmelitanek bosych oraz parafialny chór pulsujące gromnice z Raciborza. Wielka sława, wielka, nie naprawdę. Kochani, wracam na estradę. No, nagrałam już nawet nową płytę. Violetta Villas, proszę bardzo, Karma. Piękna. Nieprawdopodobne. Weź do domu, weź. A jaka okładka, to Tutsi, niesamowite, tak, naprawdę. Właśnie, pani Violetta, ja się bardzo cieszę, to jest piękny, głęboki, duchowy tytuł. Wielu ludzi poszukuje dzisiaj nowych ścieżek wewnętrznej karmy. Czy pani została buddystką? Szymonku, kochany, ja zrobiłam niejedną buddę dla piesków. Szymonku. Pani ładna, ja pani powiem tak. Dla mnie z tym pani śpiewem to jest tak jak z drugą połową kiepskiego meczu. Trzeba ją szybko wygwizdać, żeby się skończyła. Ty. Ojej, nie. Nie, to straszne. Nie, panie Pawle, naprawdę. No nie mogę. Ty bezduszny chamie. Pan mówisz do artystki średniego formatu. Piłkę pan kocha. Przepraszam bardzo. A nie mają duszę, ty łazęgo, ty. Witam serdecznie. Widział pan? Nie można. Nawet widział pan, no przecież to jest... Słyszałam już wystarczająco dużo. Tak dalej być nie może. Jadę tam. Ale co? Gdzie? Siądę tu. Nianiu, bardzo fajnie, że przyjechałaś. Ja sobie nie mogę z nimi poradzić. Zobacz, nygusy strasznie się zachowują. Właśnie, a w ogóle, nianiu, mamy problem w Polsce z kibicami. Jak temu zaradzić? Musimy zrozumieć, że kibice są jak dzieci. Musimy znaleźć dla nich autorytet, na którym mogliby się otworzyć. No to kto z was będzie najlepszy? A to ja. Może ja będę. Oj, źle. Nie. Pawełek będzie najlepszy. A dlaczego Pawełku, ja? Zaufaj mi, dziecko kochane. Wyjdziesz... Ty pan widział. Pawełku, wyjdziesz na środek murawy przy pełnym stadionie kibiców i krzykniesz do nich. Jeśli któryś z was, grzeczni chłopcy, ma do mnie, Janaska, jakiś żal, niech tu przyjdzie. Powtórz, Któryś z was, grzeczni chłopcy, weź, bardzo kurna śmieszne, weź. Paweł, dziecko. Dziecko, jeśli ruszą na ciebie z pałkami, przeskakując ławki, ignoruj ich histerię. Powiedz cicho i spokojnie, Pawełku, ja się na to nie zgadzam. A jeśli zaczną kopać, chwyć nogę kibica i spokojnie odstaw ją i powiedz, nie wolno, rozumiesz, Paweł, nie wolno. Nie wolno. Paweł musi nadać jasny komunikat, nawet jeżeli będzie widział ciemność. Ale przecież ja nawet ciemności nie zdążę zobaczyć, co cię... Boże, to jest straszne. Przecież super niunia porąbało, przecież ja jestem daltonista. Oj, źle. Tak nie będziemy się bawili, Pawełku. Masz karę. Ale ja byłem grzeczny, to jest mój karny jeżyk. Musisz wsiąść na tego jeżyka. Będziesz tutaj siedział. Tyle minut, ile masz punktów IQ. Podnieś pupkę. Ładna pupka. Siadaj, Paweł, już proszę. I już, starczy. To była kara. Pani Superniadziu, przecież ten biedny jeżyk pod pupą pana Pawełka miał taki wyraz twarzy jak kotek pana premiera, kiedy niechcące usiadła na nim posłanka Sobecka. Nie, no to... Trzy dni go wyciągali. Dźwigiem. Źle. Wojtku, natychmiast siadaj na mojego jeżyka. A nigdy w życiu nie usiądę na samcu, jestem homofobem. Biedne stworzenie. Daj mi spokój. Dzieci, Wojtku, Violetko. Tak.
jeśli któryś z chłopców nie chce siadać na mojego jeżyka, nawet jeżeli wierzga, krzyczy, ucieka, ja sadzam go na moim jeżyku ponownie. I ponownie, i ponownie. Super nianiu, naprawdę. Nie super... wolno przerywać, Szymonku. No przepraszam, ale super nianiu, no sorka, że tak powiem, no ale przecież trzeba o polityce rozmawiać w tym programie, no o i tym... I to musimy całkowicie zmienić. Tak, ale póki tak, co, rozmawiajcie, ja zobaczę, gdzie zgadzam. Jest problem. Rozmawiajcie, jakby mnie tu nie było. Obiecuję, że nie będę się wtrącała. Ale jakby tutaj ciebie nie było, no to trzeba było inną bluzkę założyć, no przecież cię widać, no. Właśnie, wracając do polityki i twarzą nowej partii Marka Jurka. I tu jest zaskoczenie, został Marek Jurek. Szymek, ale co to za partia? Same chłopy, żadnej baby. U nas nie na zgrupowaniu. Do kurna na pięciu chłopa zawsze jakaś babka się znalazła, a jak nie, to żeśmy Ebiemu Smolarkowi włosy spinali w kucyk i jakoś było, nie? No wie pan co, znaczy to jest straszne. Nie wolno, nie wolno, nie wolno, Pawełku, tak mówić dziecko o dziewczynkach. A co ja źle ty powiedział? Się nas boisz chyba, ty masz strach, ja się problem. Nie boję. Musisz się otworzyć, Pawełku, dziecko, powtarzaj za mną. Nie wolno. Nie wolno. Zostaw to. Zostaw to. Przytul mnie. Przytul mnie, ale muszę? Tak, jesteś super dziecko ekstra. Daj buzi. A poszła mnie, co? Ciateś, ciateś, ciateś. Nie wiem, nie wiem, co tu się dzieje. Ciateś, pani, pani kochana, ciateś pani wyprawia, pani jest bezczelna. Pani to jest jak ten pierwszy siwy włos, którego nikt nie chce, a on jednak się pojawia. Dokładnie, pani Saper Niuniu. Jestem z Violetą. Tak. Jestem z Violetą. Obiecywała pani, że nie będzie pani przerywać, a ciągle pani przerywa, jak Radio Maryja pod suwałkami. Słuchajcie, a teraz mam wiadomość naprawdę ściśle tajną, więc ja tak cicho może powiem. Słuchajcie, córka prezydenta wzięła ślub. Ojej, źle, źle. Nie, dobrze. Dobrze, to jest taka wzruszająca historia, proszę państwa. Ja czytałam w Świecie Duperelli, że panna młoda parę miesięcy wcześniej, podpisując papiery rozwodowe, nie miała przy sobie długopisu. No i wtedy nagle wszedł mężczyzna młody, z wiecznym piórem w dłoni. No i tak się zakochali, proszę państwa. Ach, miłość od pierwszego rozwodu. Tak. A co do żarcia było, powiedz. Ojej, Paweł, otwierasz się bardzo dobrze. Otóż dominowała kuchnia włoska, tak? A totalnym hitem, tak, a totalnym hitem był zestrzelony z płotu paparazzi w mozzarelli. Ojej. Tak, dla mnie trochę łykowaty, ale panna młoda była zachwycona. Zjadła tyle, że urósł jej brzuszek. Ojej, no ale to właśnie też szkoda, że na ten ślub nie dotarła babcia Jadwiga i pan premier. Mieli pecha. O, tak. Mieli pecha. Tfu, tfu. Jeszcze raz tfu. 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 Ale co dlaczego? Panią, on się pluje, ale nie pluj, panią. Dziecko, nie pluj na mojego Pawełka. No co ty robisz, Pawełku, kochany? Przepraszam cię, jest twoja mamusia? Jest. Dzień, mamo, my się kochamy z Pawełkiem bezwarunkowo. Chcemy być razem. Po prostu, mamo. Boże, o Jeżu, mamo, nie, to... powiedziałam już wystarczająco dużo. Siadam za karę na mojego Jeża. Oj, źle, źle, źle. Nie, przepraszam. Wybacz mi, Pawełku, przepraszam cię, kochany, to jest kara. To ja może, ja muszę to przerwać. To ja zapraszam, proszę państwa, na pozycje aseksualne i będę referował pokoj. Kazi, jedziesz.